Zatrzymajmy się przy Oli Nowak, która tutaj nas trochę podgląda. Nie, bo zastanawiam się faktycznie, jak wyglądały początki waszej przyjaźni, bo dzisiaj wiemy, że jesteście bardzo blisko. Zresztą tutaj warto dopowiedzieć, że będzie twoją druhną. Tak, będzie moją druhną. My się z Olą znamy już ile? Ile się znamy? 7 lat. 7 lat. Kawał życia. Tak, na początku się zakolegowałyśmy, zaprzyjaźniłyśmy, później nie bardzo złapała kontakt z moim obecnym narzeczonym, później... O kurczę, czy była przeciwko? Jakoś tak nie do końca się dogryźli, powiedzmy, ja byłam z Luką na początku, później się rozstaliśmy i wiesz jak to jest. Ja swojej przyjaciółce mówiłam, on był taki śmaki, owaki, no i ona wszystko zapamiętała. Było po drodze rozstanie, więc pewnie były też tak przykre sytuacje, tak, ale to wiadomo, jak w każdym tak, związku. Tak, i była, wiesz, bardzo po mojej stronie, więc jak my się zeszliśmy, to ona pamiętała wszystkie najgorsze rzeczy. Oczywiście nie było tam jakoś, wiesz jak to w związku, no po prostu zawsze coś tam się zapamięta złego, ale wróciliśmy do siebie i później faktycznie była taka okazja, że Luka z Olą polecieli wspólnie na taką współpracę za granicę do Brazylii i dzwonią do mnie, słuchaj, w nocy i mówią, my już bratuchy, my się kochamy, uwielbiamy i teraz to jest coś cudownego, przyjaźnić się z Olą i wiedząc, że oni się również przyjaźnią, wiesz, bo często jest tak, że na przykład przyjaźnisz się ze swoją przyjaciółką, ale partner nie do końca akceptuje tą przyjaciółkę. I się nakręcają, nie lubią się, gadają głupie rzeczy, a u nas jest wszystko po prostu jak w rodzinie. Pięknie, była rozmowa, topory zakopane i tak. Jest... Jest cudownie, jest naprawdę cudownie.